Siemano mordeczki, Kuźnia Garaż. Zapraszamy Was dzisiaj na taki odcinek specjalny. Odcinek będzie troszeczkę inny niż te dotychczas. Nie będziemy dzisiaj nic upalali, nie będziemy dzisiaj nic rozwalali, ani testowali. Dzisiaj robimy przygotowania do akcji charytatywnej dla dzieciaków ze szkoły i ze świetlicy. Odwiedzi ich Mikołaj, prawdziwy. Znaczy, no, prawdziwy to on może nie jest, ale bardzo dobrze to zagra. W każdym razie tak, jedziemy umyć dzika. Bo dzik ostatnio jeździł po lesie, troszeczkę go tam żeśmy upalali, pobrudził się, musi być czysty, żeby wyglądał ładnie, schludnie. Potem wsadzamy na pakę choinkę. Choinkę będziemy przyzdabiali, światełka, prezenty i tak dalej, i tak dalej. Wreszcie zobaczycie w odcinku. A na tą chwilę zapraszam Was na myjnię. Jedziemy myć. Nagrałeś to? Oczywiście. Świeci się czerwona lampka? Tym razem tak. Tym razem się świeci czerwona lampka, bo przed chwilą robiliśmy testy i próbę i lampki nie było. Siemano, my już po myciu dzika zabieramy się za cięcie choiny. Będziemy ją przyzdabiać, wrzucać bombki, lampki, prezenty. No i Mikołaj zajedzie na dziku do dzieciaków. Choineczka ucięta, deseczka i montujemy. Jak zawsze czasu mamy mało, dopada nas wieczór i robimy na wariata. Ale kto jak nie my? My się nie dajemy, naczelny dowodzący poszedł upuścić trochę spęcherza. Lecimy dalej. Lampeczki, bombeczki, węże i różne dziwne takie rzeczy. Potrzebujemy tak, wiertarkę i wkręty. Wiertarka i wkręty. Coś takiego. Dobra, mamy to. Za dużo nie widać, bo zaskoczyła nas ciemna pora, ale musieliśmy stawać na wysokości zadania. Choinka jest zmontowana, ładna podstawka. Choinka też jest ładna. Dostaliśmy ją dzisiaj od jednego z naszych kolegów, który ją pojechał, wyciął pod osłoną nocy i dostarczył nam ją dzisiaj za friko. Piękna jest, z wisienką. Dobra, działamy dalej, światełka, bombki, trąbki i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Siemano, Kuźnia Garaż w niepełnym składzie, bo Rafał musi się trochę ulepszyć przed świętami. Choinę ostatnio ubraliśmy, mamy też Mikołaja. Dzisiaj lecimy ciąg dalszy przystrajania dzika naszego, który pojedzie dzisiaj do dzieciaków z Mikołajem, rozdać im prezenty charytatywnie. Pierwsze wlepy już wleciały, choineczka. I zaraz będziemy następne elementy tutaj dopracowywać. Mam nadzieję, że wszystko zagra jak trzeba i dzieciaki będą zadowolone. Mamy jakieś lampki, bombki, łańcuchy, przebrania. Co z tego wynosi, czapki Mikołaja i inne takie gadżety. Mam nadzieję, że dzik będzie dobrze oświetlony, mimo tego, że jednak spory to jest wariat. A to kogoś Mikołaj przyjechał spóźniony. A to moja paczka z połamaną dokładką, która uległa degradacji przez drogowców, którzy byli zaskoczeni zimą. Mam taśmę, mam lampki. Zrobimy to na patencie. Najpierw naklejmy taśmę. Ten ciężkiem już sobie odtuściliśmy. Mam nadzieję, że później taśma nie odejdzie z lakierem dzika, bo będzie smutno. Ale okleimy go tutaj, bo każdy wjazd jest tyłem na imprezę. Przedamy lampki tu. O, w tym miejscu będzie bajla. Mam nadzieję, że to zadziała i nie będzie problemu, że zgubimy lampki. O, oby dzik to wytrzymał. O, nożyczki jeszcze.
chirurgiczne od naszego kolegi, który zawsze wspiera nasze działalności. Standardowo przy każdym projekcie nie może zabraknąć najlepszej myśli, czyli tak zwanych trytytek, na co przymocujemy rogi jelenia na dziku. Łosia. Łoś na dziku będzie. Tylko jechał. Bombka jedna kapot. Zaraz przyczepiły z drugiej. Tak wygląda nasza piękna jodełka w całej okazałości. Trochę kurde za mało lampek mamy i prądu brak, ale to wszystko przez inflację. O, ale jest okej. To ma świecić. Siemano, dzik przystrojony, my już ruszamy na rozdawać prezenty dzieciakom. Mamy nadzieję, że będą zadowoleni. Tutaj już dzwonkiem dzwoni, nie może się doczekać. Mikołaj w pełnym przebraniu. Lecimy do dzieciaków. A z tyłu niech ktoś mnie w prawo już nie daje rady. A teraz informacja dla rodziców. Nie bronią rachunek sumienia, bo jest szansa, że jak byli rodzice grzeczni, to pytanie do dzieci. Dzieci, czy wasi rodzice byli grzeczni? Jak mamy będą grzeczne, to was też odwiedzę. Papa! Mikołaj dalej trwa. Tym razem jesteśmy w Zgorzelcu, w szpitalu dla dzieci, które leżą na oddziałach. Również zajdziemy tym razem i zrobimy im małą niespodziankę. Pewnie się tego nie spodziewają. Przyjechaliśmy dzikiem, mamy dla nich prezenty i wchodzimy do nich na oddziały, również z upominkami. Dzień dobry.
A razem z Mikołajem odwiedzamy głównodowodzącego Kuźnia Garaż. Przed świętami musi się trochę podratować. Gówno. Gówno? Czy gówno? O kurde. Mikołaj odwiedził chorego. Kuźnia Garaż. Kuźnia Garaż leży i zdycha. A co to w tej kuźni? Kowadło pękło? Nie, no, Mikołaju. Tak sprzęgło twardo chodziło od wysprzęglania tego na do driftowania i się zrobił odcisk, musieli odcisk usunąć. Tak to wyszło i leżę to szybko. Mam nadzieję, że byłeś grzeczny. Kurczę, Mikołaj, ja to jestem tak grzeczny, że dzisiaj wychodzę. No to proszę, na drogę. Ja cię kręcę. Gdybyś musiał pauzować. Jak ja zjem te mandarynki, to ja jutro wracam do roboty. I już się od jutra bierzemy za kolejne projekty. Mam nadzieję. I sok z gumy jagód doda mi mocy. Zdrowia życzymy. Dziękuję bardzo, dziękuję. Widzimy się na pewno w poniedziałek już. Szykujemy autobus. I mam nadzieję, i bardzo dobrze. I mam nadzieję, że Mikołaj będzie tam z nami. Daj Boże zdrowie. Dzięki. Kooperator Kuźnia Garaż wychodzi z naprawioną nogą i będziemy driftować teraz bez... Nie będziesz odcisków, teraz to dopiero będą drifty.